Dziś opowiem wam o tym, jak McDonald's niestety mnie oszukał. Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 6.30. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, łóżkach czy gdzie tam siedzicie. Generalnie witam was w piątek, a piątek to weekendu początek, dlatego wszyscy radujemy się i zostawiamy łapeczkę w górę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak McDonald's mnie oszukał. I generalnie o fast foodach, to co mi się tam nie podoba, a to co jest fajne, co czasami mi się przytrafiało, dlatego zapraszam was w tę długą podróż. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to ludzie. Ludzie, którzy pracują w tych sieciach fast foodów. Niby to są restauracje, no bo tak to jest niby zrobione, ale chciałbym porozmawiać właśnie o tym, jacy ludzie tam pracują. Czasami podchodzicie normalnie sobie do kasy. Ja dlatego chodzę do samoobsługówek z tego względu, że nie lubię za bardzo kontaktu z tymi osobami, które zachowują się tak, jak powiem za chwilę. No i podchodzicie i mówicie, że chcecie hamburgera, powiedzmy jakiegoś tam, nie? A ktoś wam mówi... A z czym ma być? I wiecie, ten entuzjazm, to poszanowanie klienta i to, jak podchodzi się do niego, to jest element kluczowy, żeby zapamiętać, jak w danej restauracji, powiedzmy, człowiek się czuje. Czy to jest dobre, czy może raczej omijać tą restaurację z daleka. I powiem wam, że kiedy ja widzę kogoś, kto idzie do pracy i nie za bardzo chce tam pracować, to zastanawiam się, po co on tam pracuje? Dlaczego tej pracy nie zmieni? I napiszcie mi, czy wy też trafiacie na takie osoby, które są jakieś takie mozolne, takie dziwne. Po prostu są dziwne. Druga sprawa jeszcze, zanim omówię oszukanie przez McDonald's, czyli odgrzewane jedzenie. Nieraz zdarzyło mi się wieczorem iść do takiego fast fooda i poprosiłem o daną rzecz. No, jeżeli proszę o coś, to proszę o świeżą. O świeżą kanapkę, o świeże kurczaczki, o świeżą kolę, chociażby, no cokolwiek. A ktoś mi serwuje odgrzewane jedzenie. Czy to jest normalne? Szczególnie to się zdarza wieczorem w restauracjach, kiedy jest mały ruch, bo wiadomo, wtedy się zrobi zawczasu daną rzecz, powiedzmy McDonald'sowego Big Maca, odstawi się go gdzieś na bok i jak klient podjedzie, to da mu się po prostu tego gotowego. Tylko się odgrzeje i to już nie smakuje tak dobrze. Więc drogie restauracje fast foodowe, nie róbcie tego, my tego nie lubimy. Oszukanie przez McDonald's. Jak to wyglądało, bo wiem, że ten tytuł was zaciekawił i dlatego pewnie tutaj przyszliście, jak dotrwaliście, to dobrze, a jeżeli nie, no to sorry. Słuchajcie, no więc byłem sobie w Katowicach z moim znajomym i ten mój znajomy mówi coś takiego: ej słuchaj stary, jest pewna stronka, na której są kody rabatowe. I generalnie ja zawsze używałem aplikacji, takich wiecie, tam gdzie można było sobie sprawdzić, ale bez sensu to jest. No i on mi mówi, że jest Picodi. Więc ja sobie wszedłem na to Picodi i zastanawiamy się, gdzie tam iść. No i zastanawialiśmy się nad McDonald'em, bo w Galerii Katowickiej jest KFC, niedaleko też McDonald'a, bo wiecie jak to bywa w galeriach, wszystko jest blisko siebie. No i sprawdzamy tam KFC. I na początku wszystko było spoko, ale ostatecznie mój znajomy mówi, że tego KFC nie chce, więc postanowiliśmy postawić na McDonalda. I wiem dzisiaj, że to był błąd. No ale dobra, na Picodi macie tam oferty promocyjne i kody rabatowe, które możecie sobie sprawdzać. To nie tylko dotyczy jedzenia, czyli McDonalda i KFC, ale na przykład butów, ciuchów, więc warto sobie obadać. Jak będziecie chcieli, to podam linka w opisie. I słuchajcie, no i sprawdzamy sobie tego McDonalda i tam są te oceny, tak jak wspomniałem. No i była tam oferta akurat na kurczaczki, pamiętam. Na takiego chicken boxa, nie? No więc sobie patrzymy i mówimy okej, dobra. I tam jak klikniecie, to was przekieruje albo wam pokaże kod, w zależności od tego jak działa dana promocja i to wszystko, jak to jest zrobione. No i słuchajcie, dobra, przejdźmy już do tej kulminacyjnego momentu. Poprosiłem o kurczaki. Pokazałem, że mam promocję i wiadomo, ona tam to wklepała, wszystko spoko, przeszło i poszedłem sobie obok, poczekać na zamówienie. Ona mi mówi, że nie ma hot wingsów. Dobra, ja mówię okej, no i co teraz? No, ja panu doniosę za 5 minut. I słuchajcie, usiadłem i okazało się, że typiara nigdy mi tych kurczaczków nie doniosła.
i tak zostałem oszukany. Ja wiem, że to może nie być spektakularna wiadomość dla was, ale takie coś nie podoba mi się. Ja wiem, że mogłem podejść i zapytać się, co z moimi kurczaczkami, ale już mi się nie chciało, bo to by było bez sensu. Za to opowiem wam teraz historię KFC na plus. I to nie jest tak, że ja propsuję KFC, czy tam negatywnie tutaj przedstawiam McDonalda. Po prostu to są elementy, które mi się przytrafiły i chciałbym wam się z nich wyżalić, bo w sumie nikomu nigdy o tym nie opowiadałem, a jednak gdzieś mnie to boli. Dobra, KFC na plus. Słuchajcie, poszedłem sobie do KFC i ja niezdarny poprosiłem o kurczaczki. No wiadomo, znowu skorzystałem z Peacody. Słuchajcie, były kurczaczki i ja nie chciałem brać tej taski, którą się niesie. Więc wziąłem sobie normalny talerzyk i miałem 3 hot wingsy na tej taczce. I wiecie, co się stało? Jak szedłem, to mi wszystkie spadły. I teraz pewnie część z was pomyśli sobie: i co, pewnie KFC cię olało, też cię oszukało. I właśnie tutaj nie, KFC na plus, moi drodzy, zadziałało, bo podało mi z własnej kieszeni te 3 hot wingsy, które mi spadły. Tamte wyrzuciłem, a oni mi przynieśli do stolika nowe. Więc duży plusik dla KFC, brawa dla nich. Ale teraz spropsuję sobie trochę McDonalda. Słuchajcie, w McDonaldzie też byłem nieraz w McDrive'ie, bo w KFC jest drive-thru. I byłem sobie w McDrive'ie i powiem wam, że nieraz zdarzyło mi się dostać coś podwójnie. Na przykład zamówiłem sobie 20 nuggetsów, dostałem ich 40. Zamówiłem sobie ciastko, dostałem 2 ciastka. Zamówiłem sobie coś tam, więc generalnie polecam wam, jak mieszkacie w Kaliszu, bo to właśnie w Kaliszu często mi się zdarzało, to zajrzyjcie sobie tam do waszego McDonalda. Tam w tym McDrive'ie często serwują podwójne rzeczy. I ostatnia rzecz, która nie podoba mi się w fast foodach, tych sieciach fast foodowych, to cenniki. Różne są, wiadomo, ale w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie najesz się za 5 dolców, chociaż wiadomo, że to jest Hameryka, a nie Ameryka, to tutaj te ceny są nieco inne i są o wiele wyższe w stosunku do zarobków. Ale dajmy na to, mamy tutaj KFC, mamy tutaj Burger Kinga, mamy tutaj McDonalda. I idąc do tych sieci fast foodów, mając 15 zł, najemy się różnie. Bo jedni zaserwują więcej, jedni zaserwują mniej. Jak tu cholera wybrać? Więc fajne by było to, gdyby te cenniki były porównywalne, a nie tak bardzo odstawały od reszty. I ja wiem, że stworzą się tutaj podziały. Jedni powiedzą, że ej, KFC jest lepsze, ej, McDonald's jest lepszy, ej, Burger King jest lepszy, albo cokolwiek innego. Słuchajcie, tu nie o to chodzi. Ja tutaj chciałem tylko przedstawić właśnie te negatywne, jak i pozytywne rzeczy fast foodów, chociaż tych negatywnych jest więcej. No ale mimo wszystko chciałem wam to przedstawić i dajcie mi znać, co wy wolicie. Czy przytrafiły wam się jakieś głupie, dziwne sytuacje w sieciach fast foodowych, czy po prostu mieliście same dobre rzeczy i sam po prostu dobrze to wszystko wspominacie. Jestem ciekaw, a z wami się już żegnam. Dlatego śledźcie mnie na Facebooku, Instagramie i Snapie. Tam się udzielam, także trzymajcie się i do następnego odcinka 6.30. Miłego weekendu, cześć!